koncert Mieczysława Karłowicza, jeden z piękniejszych polskich koncertów skrzypcowych, który w sercu każdego skrzypka jest i jest to duże wyzwanie, ale też wiolinistyczne, ale też przyjemność w graniu z orkiestrą, z dyrygentem. Także cieszę się, że mogę wykonać ten utwór po raz kolejny. Pierwsza część wydaje mi się być trochę takim poematem symfonicznym albo symfonią koncertującą z koncertującym instrumentem, skrzypcami. Staram się dużo w tym poezji znaleźć i poetyki takiej właśnie jak w poematach symfonicznych Karłowicza. Druga część to romans. Muzyka wyjątkowo romantyczna i myślę, że o miłości w gruncie rzeczy. Gdzieś tam współgra z tymi najgłębszymi, najwspanialszymi emocjami. Nadzwyczajne, jak orkiestra potrafi cieniować dynamicznie i grać bardzo ciche dynamiki, co powoduje, że w tym koncercie wreszcie mogę grać w zasadzie to, co jest napisane, czyli często piano, czy mezzo forte, a nie tylko fortissimo. W finale koncertu jest w zasadzie scherzo, bardzo taneczne, na 6/8, zabawne. Przypomina też tematy z koncertu wcześniejsze, także jest to utwór bardzo spójny i wartościowy. Wspaniale, że możemy go wykonać z Michałem Nesterowiczem, który dba o balans orkiestry i myślę, że pozwala nam grać bardzo, nadając nam bardzo dobre, rytmiczne ramy. Wspaniale, że tej klasy dyrygent jest z nami. Jestem w Filharmonii po przerwie długiej, też związanej z COVID-em oczywiście. I bardzo jest tu miło przede wszystkim. To jest strasznie ważne, że muzycy traktują mnie jak członka w zasadzie zespołu i kogoś, kogo znają od lat. To jest strasznie miłe, sympatyczne i takie właśnie angażujące. I pozwala pracować dużo lepiej tak naprawdę, bo takie uczucia powodują, że człowiek czuje się jak w domu i może skupić się na muzyce. Cieszę się na spotkanie na konkursie Wittelberga. Dostałem taką zaszczytną propozycję od dyrekcji bycia solistą w drugim etapie konkursu. To jest zawsze duże wyzwanie dla solistów, żeby w zasadzie pomóc trochę dyrygentowi, a jednocześnie grać na najwyższym poziomie. Także no już się nie mogę doczekać tego spotkania, bo to jest takie święto orkiestry, święto dyrygowania, święto dyrygentów, można powiedzieć. Ale myślę, że w ogóle duże wydarzenie, ważne dla muzyki, dla naszego środowiska. Także cieszę się, że będę jego częścią po raz kolejny.